Pepko, zobaczcie, jakie fajne są dekoracje złote. Chyba będzie 20 zł. Zresztą cała leja fajnych tutaj rzeczy. Te lustro jest ładne złote. Tutaj kosze. Kosze macie po 45 zł, to złote. Tutaj po 35 zł czajniczki. Też ładne. Tu zestaw sztuczcy. 25. Po 25 zł, też złote. Tamta lampa, zobaczcie, jaka ładna jest na świece. 70. Po 70 zł, tu macie takie, nie? Zobaczcie, różne. Tak. No i Dominik jest tu z nami. Pokazuję wam w całości. Te 15 zł na przykład. No, te złote, zobaczcie. Tam tu jakie łabątki. No, pokaż szerzej. No, no, ładny. Skarbonka. A to? Nie wiem, jaka cena. To jest po 17. Po 17, ale ładnie. Cukiernica jakaś, nie? No. Na przykład. Tu zobacz, do mnie kilka wiewiórka fajna. No, fajna. Dekoracja. Zdrowo. No. Tu macie cenę, akurat 7 zł przeceniona. Przeceniona na 7 zł. No, o, jaskółeczka. Pokaż ją. Ładna, czarna taka. Po 15. Tu dekorację macie fajną. Po 25 zł. Oko takie. Zegarek. Ale nie dotykaj, Dominik. Patrz, po 7 zł takie małe skarbonki. No, fajne. Pokaż. Ten zegarek jest po. Po 25 zł. Fajne takie, nie? Ten talerz jest fajny, zrobiony taki porcelanowy, dosyć ciężki. Taki liść monstery. Po 20. Po 20 zł. A to na co tutaj? Tu do kompletu donica. Taka zielona, ładna. Tu macie cenę. Pudełko dekoracyjne 15 zł. O, tak, no. Zobacz. To pokazywałam, macie po 15 zł. Tu opatek po 5 zł. 5 zł. To kryształowe jest fajne, zobaczcie. Bo ja zobaczę cenę. No to w międzyczasie pokaż. 12. A ta dekoracja? Zobacz. Spadło. Przewrócił po 20 zł. Z wrażenia upadł. Tutaj fajna proteska po 35 zł. Lustra pokazywałam już. Tutaj dział ze świecami, perfumami. No to co, nie widzielicie? Widzielicie. Zobaczcie, jako cała leja świec, nie? Zapachowych, różnych. No i jest i Dominik. Patrz, za tobą jaka fajna lampka jest. Patrz. Patrz, nocna. Ła, zobaczcie. Brzydko. No i jak? Odkazuję. No pewnie, że zegary. Daje fajne. To lustro jest ładne. Patrz, to jest świetne. To na świece. Zobacz. 60 zł. Ładnie zrobione. Super. Fajne, jakie piękne lustro. No. Pokaż je. No, pokazywałam. 50 zł. No. A tu jakiś świetny. To zegar? No. Tam dalej macie lampki. Zobacz tutaj. Tu pokaż. Pokazywałam. To szybka jest. Zobacz. O, te są fajne. No, piękne. No. To w ogóle tu jest cała reja z tymi lampkami. Różnymi. W różnych cenach. 22 zł macie. Promocja. Tu można zobaczyć takie lampki. Takie małe podświatło, to nie za bardzo. Zobaczcie, tu macie dział z kwiatami. Oczywiście dodam, że sztuczne. W różnych cenach. Te ta fajna żyrafa, fajna, 17 przecenowa. No. Ładne. Tam sztuczne kwiaty różne. W różnych cenach. Tu po 4 zł hit. Małe. No, ale te złote sztuczne liście są fajne, zobaczcie. Nawet takie fajne pupy, to mi chciał podobno. Tu 10 zł przeceniono. Ten kwiat też sztuczny. Na takim stojaku. I on jest za 50 zł. Przechodzimy tam.
Masz. Kupasz? Pokaż. Tak, Dominik miał właśnie. Po ile? Zobaczcie, jaka fajna. O, to jest lepsza. No, 80 zł. O, ale tu fajna doniczka. O. Z kreskówki. Tu macie cenę, 10 zł. Dźwiga lepszą, zobacz. Łomatko. Ale, ale w środku jest pusto. No, no szkoda, żeby coś było. Zobacz, ja cenę zobaczę. Ile? 130 zł. O, ja cię. Odstaw ją. Kiedyś to kosztuje. Zobaczcie, jaka fajna doniczka, zrobiona w kształcie konewki. Po? 25 zł. 25 zł, tu macie cenę. Z czego się śmieję? Idziemy. Zobaczmy, jakie ja. Ale te donice są fajne, takie chrupowate. Tylko ceny akurat nie wiem. Dominik szuka znajomości. O, one są po 25. 25 zł, tu macie cenę. Ale jakie fajne, takie chrupowate. Patrz, jaki fajny spryskiwacz śmieszny. Zobaczyć? Tu donica jest fajna też, o ta. Po 10 zł. Fajna. No, te są fajne. Ten spryskiwacz są mały, 10. Białe. Te doniczki też fajne, kwiatki. Tu też macie fajną donicę. Ta jest ładna, taka typowo włoski smoka, węża, tu jest cena. Zobacz, co rzucił do nam. Materiałowe. Zobaczcie, jakie są fajne materiałowe pufy. Za 130 zł. Fajny kubeczek z mlazem. To jest doniczka do miski. Oj, synek, ten Dominiś. Ta ładna poducha, zobaczcie, z tymi frędzelkami. Za 40 zł. W ogóle cała leja poduszek różnych. Ładnych. Te po 40 zł są ładne. Welcome. Takie. A tu zobacz, na walentynkę, a już za pół. Serce. 15 zł. Tu po 8 zł. Zobaczcie, jaki macie fajny kubeczek. Tak, to jest kubek? Kubeczek jest po 8 zł. A to misa. Miseczka. I tu jeszcze talerzyk jest, zobacz. Pokaż. Dinosal. A tutaj kubeczek z kotka. Fajny. Też 8 zł. O, tu fajny zestaw dla dzieci. Patrz, 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 patrz. Widzą. Dobrze. Tu macie po 15? Taki tak. Zestaw sztuczcy z kotkiem, a tu wyżej kropeczki takie. I dinozaury. Tu macie fajne takie kubeczki, myszkamiki po... Tu macie cenę, mam zbliżenie zrobić. Fajne. To nie lepsza taka niż te. Zobaczcie, świnia. Tu macie fajną taką skarbonkę po 15 zł. To jest chyba łasica, tak? Fajna. Co by wziął skarbonka lepiej? Tu zabawki dla piesków. Skoro. Ubranka. No fajne. Powiem wam, że ten nasz piesek to nie lubi takich piszczących zabawek. Bo muszę wam powiedzieć, że wygryzuje to piszczące z niej. Ostatnio też kupiliśmy mu zabawkę i to piszczące wygryz. Ciekawe z tym szeleszczącym, jakby mu wziął. Fajne. Tu zobaczcie, ma taki fajny plecak. Jak on się nazywał z tej bajki? Ten ptasek, ale ja... Po 25 zł. A to ile to kosztuje? Fajny plecaczek. Tu macie różne wzory. Tu po 5 zł macie różne fajne takie rękawice ogrodowe. Różne wzory. Te cytrynki są fajne. Tu zobaczcie, jaki macie fajny komplet. Spodenki plus koszulka po 60 zł. Też różne rozmiary. Biustonosz. Ładny. Po 25 zł macie tutaj taki biustonosz. On jest przezroczysty. Fajny. I do tego macie po 12 zł majteczki. Też takie fajne, przezroczyste. Też mi się podoba. Taki zestaw. A tutaj w Pepku macie fajne, zobaczcie, buciki dziecięce w różnych rozmiarach. Po 35 zł. Z tej bajki Smurfy.
Tu w delikatesach centrum kupiłam Dominikowi akurat na urodziny. Zażyczył sobie w tym roku lodowy tort, a że jest fajnie cieplutko, to akurat będzie pasować. I on jest o smaku waniliowym i czarnej porzeczki, taki lodowy. Teraz wam to pokażę, taki zwyczajny, o. To sobie sam wybrał świeczki. Tutaj dziewiątka. No i takie konfety wzięliśmy mu. Dwukolorowe. W Pepku, jak byłam nagrywać wam przegląd, to kupiłam też parę rzeczy. Dominik był z nami oczywiście i wybrał sobie taką świnkę skarbonkę. Ona też groszowe sprawy kosztowała. Standardowo długopisiki. Przecież on musi mieć. Niebieskie, a tutaj kolorowe sobie wybrał. Ceny też tu widzicie. No i kauczuki sobie wziął. Numer, jaki to jest? Numer 37. I one kosztowały 17 zł. To ma tu paragon. Więc to są jego zakupy z Pepco. A Zakrzyn wziął sobie takie bańki. Teraz jest fajna, ciepła pogoda. To akurat będzie miał na dworek. Do puszczania baniek. Wziął sobie jeszcze takie większe bańki. Takie drażetki, M&M'sy. Ja wzięłam taki zapach do auta. On fajnie, świeżo pachnie. Bo ja nie lubię tak w aucie takich duszących zapachów, bo to utrudnia jazdę. I zaraz mi się tak w głowie kręci. To u mnie tylko takie świeże zapachy. Wzięłam taki żel pod prysznic. Chupa Chups. Fajnie pachnie, akurat Dominiciowi. Będzie miał. Ja sobie wzięłam jeszcze taką wodę. O smaku pomarańczy, maliny, grejpfruta do picia. Wzięłam też popcorn karmelowy i takie te ciasteczka. One były tanie, muszę wam powiedzieć. To są takie te sezamki takie. A w Biedronce kupiłam sobie taki fajny jeszcze kubeczek truskawki, fajniutki, on 13 zł kosztował, też pojemnościowy, zobaczcie, będę miała akurat do kawki. Powiem wam, że trochę tych kubeczków już mam, ale to wam nagram wszystkie, jakie mam, cały komplecik, jak już będę miała wyszykowaną kuchnię swoją. Wtedy wam rozstawię wszystko na stół i pokażę, jakie mam fajne, nietypowe kubki.